Siemanko, witam Cię serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj zajmiemy się wymianą świec zapłonowych w tym oto samochodzie. Samochód egzotyczny, mocny. Założymy świece irydowe. Na tych starych świecach zaczął już przerywać, więc zaraz sobie zobaczymy, w jakim one są stanie. No i co, odpalamy, słuchamy, jak chodzi na zimnym. Potem zobaczymy, co się będzie działo, jak rozgrzejemy auto na nowych świecach. Zapraszam do oglądania. To właśnie w tym Maserati będziemy wymieniać świece dzisiaj. Maserati 4200, 4.2 pojemność, V8, 390 koni. No i jest czym jechać. Jest czym jechać, jak widzicie. Rozbierzemy wszystkie te plastiki dookoła, żeby się dostać tutaj do świec. Cewki. Teraz nam się tutaj ładnie to wszystko poodkrywało. Mamy dostęp do śrub elegancki, więc odkręcimy sobie tą osłonę i odkręcimy sobie po kolei każdą z cewek i będziemy wymieniać po kolei każdą świecę. Jedziemy z tematem. Wstępnie przygotowane, rozkręcone wszystko, już jedną cewkę wykręciłem. Pajeczka jest ok. I wykręcimy sobie teraz świecę. Ciekawe, co my tutaj odkryjemy. No, nie jest tak źle. Mam ci tu kamerę wyostrzy. Ale już widać zużycie. NGK oryginalny. No i co, wkręcimy teraz nową świecę i lecimy dalej z tematem. No i wymiana świec zakończona powodzeniem. Powiem Wam, że chodzi dużo równiej na tych świecach irydowych. No jest fajnie, no jest fajnie. Sami posłuchajcie. Jest moc. To co? Lajkujcie, suby i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.